Pani Elżbieta Zapędowska powiedziała, że macie niebywałą wrażliwość i takie, cytuję, piękne budowanie napięć, które w dzisiejszej muzyce rozrywkowej trochę jest zapomniane. W pełni się z nią zgadzam. A ty jak odniesiesz się do tych słów? Ja uważam, że emocja w muzyce jest najważniejsza, po prostu. Więc ja, wiesz, uwielbiam panią Elę ogólnie i cenię sobie jej spojrzenie na świat i muzykę. I przede wszystkim na emocje, i ja też staram się budować naszą muzę przede wszystkim na emocjach, jakiekolwiek one nie są, czy to są dobre i złe, czy po prostu chaotyczne, no jak zwykle jak emocje, przede wszystkim emocje, i to jest dla mnie najważniejsze i bardzo dziękuję w ogóle za to zdanie, bo słyszałem już gdzieś je kiedyś, czytałem, i to jest bardzo miłe w ogóle, to jest ważne. To dlatego też o waszej muzyce mówisz: kochajcie, czujcie, bierzcie co chcecie? Zdecydowanie tak, bo każdy może wziąć coś dla siebie i czy tam z koncertu, czy z płyty, czy z koncertu, nie wiem, w radiu, gdziekolwiek. Więc to jest dobre, bo my możemy też, mamy taką możliwość interpretowania z numerów jako ludzie po prostu po swojemu, i wiesz, każdy numer jeden może być zinterpretowany na różne sposoby, i jeżeli ktoś bierze dla siebie w jakiś sposób i coś to w nim naprawia lub buduje coś nowego w sercu albo gdzieś tam w głowie, to znakomicie, to znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze. A kto jest twoim idolem? Idolem wiele osób jest jakby autorytetem w jakiś sposób. Na pewno wiele osób, wiele muzycznych ludzi sobie cenię, Glenn Hansard na przykład, czy na przykład Svetoslav Vakarczuk z Okean Wells. Jest wiele ich, wiele, dużo by mówić, ale przede wszystkim staram się jakby szukać wiele w sobie po prostu i w świecie, który otacza. No to jest taki autorytet, wena, idol i tym podobny ten świat. Wasza muzyka nawiązuje do korzeni łemkowskich. Co takiego jest wyjątkowego w tej tradycji i kulturze? Bardzo wiele. Przede wszystkim polifoniczność i jakby harmonia. Harmonia w muzyce i harmonia w ludziach, moim zdaniem. Bo to jest, to są dobrzy ludzie, jakby dobra kultura, która, wiesz, jest dość mocno prorodzinna i procieplna. Więc to jest przede wszystkim w kulturze łemkowskiej najważniejsze. Harmonia przede wszystkim. I myślę, że dużo liryki też jest dość mocno. Folk jest dość mocno molowy, więc to też wiele wyjaśnia. Kiedyś graliście na weselach. Czy nadal dostajecie takie propozycje? Znaczy, no kiedyś grałem na weselach, to prawda. No, zdarzają się różne propozycje, żebyście się zdziwili, jakie. No właśnie, macie jakieś psychofanki? Psychofanki. No, myślę, że jak każdy artysta, jakby, no, zdarzają się różni ludzie, ale jakby to jest ciekawe. To w ogóle też jest kwestia poznania świata po prostu od tej strony. No. Ciemna strona YouTube'a, ciemna strona świata, czy po prostu inna, czy chaotyczna strona świata, to też jest ciekawa rzecz. Ludzie w ogóle mają czasami takie poglądy, czy tam patrzenie na świat, po prostu jest z tym w szoku ogólnie, ale to jest ciekawe. No. I jakby mamy wiele osób, którzy są za nami dość mocno, i to nas bardzo cieszy. A wasze jakieś pozamuzyczne zajęcia? Wiesz, no mało tego jest ogólnie. Mamy mało czasu na to. To ostatnio się spotykamy, gdzieś byliśmy tam. Staramy się być w jakiś sposób ludźmi normalnymi, bo to się tak wydaje, że po prostu jeździ na koncerty, coś tam grają, coś tam tutaj. To jest ciężka praca. Dzień, noc, w ogóle myślenie o tym, granie. I jeżeli wychodzimy razem gdzieś na mecz, jak nam się ostatnio udało, to jest naprawdę fajne. No, to jest super. Się spotykamy gdzieś kogoś wieczorem. To był na przykład Rafała, który miał wczoraj urodziny. Pozdrawiam. Hej, Rafa! Wszystkiego najlepszego. No i to jest super, że możemy się po prostu na proces Zbawiciela w ogóle spotkać. To jest cudowne. Jakby oczywiście z myślą, że jutro rano wyjeżdżamy na koncert, ale przede wszystkim jakieś spotkania. Staramy się może, wiecie, coś tam z jakiegoś sportu może w końcu. Teraz wszyscy dbają po prostu o siebie w naszym zespole, bo jest ciężko.
przeżywania po prostu tras z Orlenem, w sensie bez żadnego product placement oczywiście, ale z hot dogami po prostu z CPN-u, czy tam Maca. To jest, no. Więc to jest ciężka, ciężka sytuacja, ale ogólnie staramy się teraz trochę sportu, no, i trochę jakieś tam rzeczy. Przede wszystkim muzyka, no, to jest nasze życie, pasja i w ogóle czas wolny i wszystko. A co zaważyło na tym, że spośród tak wielu programów muzycznych wybraliście akurat Must Be The Music? Nie wybraliśmy go. Może tak. On po prostu sam się wybrał, on sam jakby się pojawił nagle, to była spontaniczna decyzja i to, no, więc ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, co to było. A ktoś was do tego nakłaniał, czy sami tak pomyśleliście, że chcecie wystąpić w programie? Nie, w ogóle nie myśleliśmy o tym, to była spontaniczna decyzja. Jak mówiłem już, to była po prostu spontaniczna decyzja i która zmieniła jakby oczywiście nasze życie o 180 stopni, ale Must to jest jedyna część, która oczywiście jest ogromną częścią, ale która dała nam po prostu możliwość pracy i otworzyła nam drogę po prostu do pracy przede wszystkim. Więc to jest 2 lata ciężkiej pracy i nie zaprzestaniemy. A obecnie na polskiej scenie muzycznej jest tak, że pojawiają się jacyś młodzi artyści, mają jakąś jedną czy dwie znane piosenki i zaraz nikt o nich nie pamięta. Co robicie, żeby z wami tak nie było? Nie myślimy o tym chyba. Nie wiem, pracujemy ogólnie, cały czas. Jakby w ciągu tego czasu, który był dość krótkim czasem, udało nam się wydać, no w sumie powiedzmy, jeżeli licząc ostatni singiel, gdzieś tam piosenkę do filmu, to cztery rzeczy, które jakby są miłe dla ucha i w jakiś sposób zgodziło się to z ludźmi, z serduchami i w ogóle z jakimś tam odbieraniem tego, to jest fajne. Będę z tobą, nic napraw i będę z tobą, napraw nic. I to nie ufaj mi wkręceni. No i teraz mamy nadzieję na kolejny singiel. Więc teraz druga płyta, niedługo. Cały czas gramy koncerty, cały czas 100% dajemy 200% od siebie. No i przede wszystkim, no ja wiem, jak to jest, żeby nie osiągnąć w jakiś sposób nic, nie osiągnąć tam sukcesu czy czegoś takiego, że trzeba dogodzić wszystkim, no i jeżeli ktoś chce dogodzić wszystkim, to się mu nie uda, no nic ogólnie, więc robimy swoje, pracujemy i tyle. A jak to się stało, że w składzie macie Hełmianina? No właśnie. No jak się stało? Właśnie, no tak się stało trochę. Ty Harry jest z kosmosu i tak po prostu... Z Hełma z kosmosu. Jest ogólnie... Jest dobrym, bardzo znaczy genialnym muzykiem. Jest świetnym w ogóle człowiekiem. I tak wyszło, że ogólnie zmieniliśmy skład troszkę, bo pojawił się też nowy gitarzysta, Piotr Grubik. No i właśnie Harry, Tomasz Waldowski, który jakby z tym miejscem ogólnie jest bardzo, bardzo, bardzo mocno związany, więc bardzo się tutaj ucieszył, że jednak koncert, który był pod znakiem zapytania, się odbędzie. Jesteście młodymi artystami, ale czy już troszeczkę czujecie się spełnieni muzycznie? Nie, na pewno. To jest dużo jeszcze przed nami. Dużo pracy. Mamy tak naprawdę 2 lata, no, jakby istniejemy. I teraz trochę się to pozmieniało, więc to jest kolejna droga. Cały czas do przodu. Nie, no, jeszcze długo nie będziemy pewnie spełnieni. Może. Znaczy wiesz, człowiek, który jest na drodze do szczęścia lub do spełnienia, powinien czuć się szczęśliwy, no i spełniony w jakiś sposób, więc może nie będę bluźnił aż tak, że nie jestem szczęśliwy czy coś. Ale zdecydowanie mamy wysoką poprzeczkę postawioną. Okej, dzięki za rozmowę. Dziękuję.